Aby wyjąć jeden z dwóch dostępnych zewnętrznych dysków twardych zainstalowanych w urządzeniu, otwórz pokrywę dostępu na górze urządzenia, z którego chcesz usunąć dysk. Przesuń zaczep blokujący w dół, aby odblokować dysk twardy. Chwyć uchwyt kieszeni dysku twardego i wyciągnij kieszeń dysku z urządzenia. Aby wyjąć dysk 3,5 calowy z kieszeni dysku, wykręć cztery srebrne śruby Philips numer 2. Po dwie po każdej stronie mocujące dysk do kieszeni. Wyciągnij dysk twardy z kieszeni. Przed zainstalowaniem dysku w kieszeni upewnij się, że w otworach po obu stronach kieszeni są włożone gumowe przelotki. Włóż przelotki do każdego otworu, w którym nie ma przelotki. Aby włożyć 3,5-calowy dysk twardy do kieszeni zewnętrznego dysku twardego, umieść dysk w kieszeni stroną z wrzecionem dysku skierowaną w dół. Zamocuj dysk w kieszeni za pomocą czterech srebrnych śrub Philips numer 2, po dwie z każdej strony kieszeni. Wsuń kieszeń dysku do górnej wnęki, wyrównując zatrzask blokujący z górną częścią wnęki. Przesuń zatrzask blokujący w górę, aby zablokować dysk wewnętrzny. Zamknij pokrywę dostępu do wnęki dysku.